Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Pillars of Eternity. Jesteśmy w paszczy Galawaina. Jakaś jaskinia w mieście, gdzie podobno dwie bestie nie chcą się bić i jest z tym problem. Tu jest zamknięte, ale mieliśmy gdzieś tam drogę w głąb. Co najmniej jedną. Tutaj był most, za którym już nas zaatakował jakiś lew. Jest lwica i niedźwiedź. Tędy chyba. Członkini klanu lwa. Czemu to jest człowiek? Okej, okay, myślałem, że... że ludzi tutaj nie będzie, wrogich. Interesujące, klan lwa. Lwy były dosyć przykre, z tego co pamiętam. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. No, Eder, idziesz tankować. To co? Standardowa procedura, myślę. A, teraz zapomniałem już, jak tutaj czary miałem pokonfigurowane. Aha, jest ku, dobrze, wszystko w normie. Legina, lecisz. Tak, pancerz. O, krawiec dostał od razu. Na dobry początek. Dobra. Chyba muszę ciut przyciszyć efekty teraz dla odmiany. Nie pamiętam, na jakim poziomie one były wcześniej. Chyba jeszcze trochę. Bo są nieco głośne. Może jeszcze nawet. Eder, co ty tam potrafisz? A, użyj swojego wspaniałego... O! Dobra, a, sztuczna inteligencja włączona. Czarują tam sobie jak chcą. No ale, sorry niezłomny, drugi raz tego samego czaru nie musiałeś rzucać, to jest trochę niepotrzebne, myślę. Co tu mamy? Solidny miecz, nic jakiegoś rewelacyjnego. Dobra. Margrin's fire casts light in dark places. Tutaj mamy jakieś wyjście, wejście. Co to jest? Wyższy poziom. A, i były grzybki. Quiet. Zanim pójdę wyżej, może najpierw się rozejrzę w środku, chociaż, nie wiem. Może pójdziemy wyżej? Co, to będzie wyjście na powierzchnię? Czemu nagle tutaj mam kamerę? Halo? There, mauled by a bear 7 years ago. Oh yeah, look here, and here. Once the bull had me properly hooked on its horns, eyes things open. Got worse. Aha. Jakaś historia, znaczy jakieś historie sobie opowiadali. Aha, tędy. A to ciekawe. Czy te drzwi były zamknięte wcześniej? Idziemy do środka w takim razie, zobaczyć co tu się dzieje. Szukać lewków. Okej. Co to było? Chybienie z co? A, to... Tkę? Zbroja wiary? A, chyba, że ten nie wiem. To chybienie z dodatkowym efektem wydaje mi się, że jest trochę w nie tym miejscu logu, co trzeba. A może i nie? Coś tu się dzieje. Sul to jest lwica, jeśli dobrze kojarzę. Czemu ona walczy z lwami? Jakimiś innymi? I gdzie to się odbywa? Okej.
Już widzę, tam coś się dzieje. Łapki. Dobra. Jeszcze przyciszę dźwięk. Głosy może też delikatnie. Dobra, w coś wdypnęliśmy. Czemu mam powrócić? Dziwne. Rozwiązałem impas między zwierzętami? Naprawdę? What the fuck? To jest trochę dziwne, nie wiem, pozabijali się już? Czy co? Ups, pułapka. Stop. Stop wszyscy. Pewnie i tłumak w nią wlezie. Albo nie. Impas rozwiązałem. Ona chyba umarła? Sól? Lwica zabiła sól. Okej. Okay. Super. Nie to, że miałem z tym cokolwiek wspólnego, ale spoko. To było dziwne. Raczej. Dobrze, lejcie się tam. Co? Ja nie mogę dojść? Może tak pójdziesz naokoło? A, nie da się? Da się. Dasz radę. Aha, pułapka. Jakżeby inaczej. I co? Wszyscy padli. To było bardzo dziwne. Ale dobra, no. Rozwiązałem impas. Halo, może tak wszyscy się będziecie skradać. Tu są jakieś zwłoki. Czemu one się nie podświetlają bardziej? A to? Mhm. Gęstwina poplątanych i ostrych jak sztylety cierni oraz pnączy zagradza przejście. Przyglądając się jej, mam wrażenie, że roślinna ściana się rusza, jakby oddychając. Grube zwoje pnącza wiją się i skręcają w szczelinie. Czemu towarzyszy cichy szelest liści? Zbadajmy na razie. Przez szpary w zwojach roślinności spostrzegam chwilami coś, co zdaje się być przestronną, okrągłą komnatą. Od czasu do czasu rzucają mi się w oczy płowe skóry, a szelest liści zagłuszają niskie pomruki. Czyli co, lwy? Zaraz, to nie tam powinna być sól? Albo ja tutaj wszedłem jakąś zupełnie inną drogą, nie wiem, może zamiast od dołu? Nie wiem. Najpierw jeszcze sprawdzę, czy czegoś tutaj nie ma innego? Niby nie. Sprawdzę, czy tutaj czegoś nie ma. Jakieś pułapki może? Nie zdziwiłbym się, więcej lwów. Halo. No owszem, normalne, że mnie... O cholera! Że mnie zobaczyliście. Skoro was tu. No, debuffiki. Spoko. O, pułapki. Trucizna. Dobra. Na kogo ty rzucasz te czary niezłomny? Serio? Zbroję byś tak rzucił. Chyba teraz rzuca. Nie? Nie wiem. A niech rzuca co chce. Potestujemy sztuczną inteligencję, czy jest jakaś lepsza. Na razie problemów nie mam, więc nie narzekam. Miecze. And what does the flame reveal? Wszyscy proszę tutaj. Kolejna pułapka, no trochę ich jest. Przełącznik? Aha, otwiera zapewne drzwi. Z tej strony. Dobrze. A co jest tutaj? Może niedźwiedź? Czy nie? Aha. Trudno. Będziecie cierpieć. Bo niezłomny jest ślepy i nie zauważył. Co to było? Spojrzenie Adragany. To jakaś petryfikacja chyba. Fajnie. Zgadza się. O, minęło, więc chyba tak. Weszłem w tryb walki. Weszłem czy wszedłem? Polska język, tak.
Weszłem. O cholera. Naprawdę ktoś tu ma problemy z pułapkami. Może niezłomny powinieneś przodem iść. Albo wolniej chodzić. Czemu on jest tak całkiem z tyłu? No cóż. Laying low. And what does the flame reveal? A co jest tutaj? Aha, mogliśmy po prostu to wszystko ominąć. Pułapki, przejść przez te pnącza. No ale wybraliśmy długą drogę, bo lubię zwiedzać. No i co? Dzień dobry. Gdy zmierzam do legowiska, zostaję zatrzymany przez elfkę. Za nią znajduje się największa lwica, jaką kiedykolwiek widziałem. Smukła bestia z kłami niczym rzeźnickie noże. Chwila, czy to nie umarła? Przecież Sul umarła, widziałem tam w logu, było napisane. Teraz nie mogę sprawdzić. Kobieta staje mi na drodze, sprawiając wrażenie nieskrępowanej bliskością potwora. Jesteś w królestwie Sul, przybyszu. Nie opuści go dla Oernosa, ani żadnego innego konkurenta. Właśnie, co tu robisz? Spogląda na lwicę z mieszaniną czułości i podziwu. Bronię prawowitej czempionki paszczy Galawaina. Zwolennicy Oernosa woleliby zastąpić ją niedźwiedziem, który nie ma dość siły, by samemu przybyć i zająć to terytorium. Dlaczego Sul odmawia stawienia mu czoła? Oernos może się tu pojawić, by stawić jej czoła, jak czyniło wielu przed nim. To, czego chcą zwolennicy niedźwiedzia, to aby Sul opuściła swoje legowisko i walczyła na otwartej przestrzeni, gdzie niedźwiedź miałby nad nią przewagę. Ale dlaczego miałaby to robić? Jeśli Sul ma tu przewagę, to jest to przewaga, którą sobie wypracowała. Czy ktokolwiek oczekiwałby od niedźwiedzia, by spiłował sobie pazury, aby wyrównać szansę przeciwnika? Pan Łowów ofiarował każdemu jakąś formę przewagi. Nie mamy prawa orzekać, że jedna jest bardziej wartościowa niż druga. Lwica wydaje przeciągły ryk i Renzi się uśmiecha. Przepraszam, ale ona mi się nie przedstawiła, skąd znam jej imię. Poza tym Sul ostatnio wydała młode. Są teraz małe, ale gdy dorosną, będą potężniejsze niż Sul czy Oernos. Jeśli jednak Sul zginie w walce, wtedy niedźwiedź porwie jej młode na strzępy. Takie są prawa natury. Jej dziedzictwo jest zbyt cenne, by miało w ten sposób zniknąć. Jeśli naprawdę zależy nam na tym, aby w paszczy królowała najpotężniejsza bestia, musimy zadbać o to, by młode miały szansę dorosnąć. Aha. Jacknaj. I co teraz? Co z tą kamerą? No... O, niedźwiedzie. Dzień dobry. Lol. Co to niby się dzieje? Przynajmniej będę mógł tam iść, mam nadzieję, jeszcze. No, więc... Combat log. Ciekawe, czy za daleko się nie przewinęło. Chyba się za daleko przewinęło. No. Ale ewidentnie było, że Sul zginęła. Nie wiem, może to była jakaś iluzja, czy co... Sprawdzę na nagraniu i pewnie przy edycji wkleję tutaj dowód, albo jestem ślepy i mam zwidy. Ciekawe, no i gdzie w ogóle jest ta lwica? Halo? Nikogo nie widzę. Są lwy, ale samej Sul nie bardzo. Może ona faktycznie zginęła? Ej. nie wiem, może coś się zbugowało? Kępki pułowego futra i pokruszonej trawy pokrywają niewielkie zagłębienie na końcu jaskini. No, ale lwicy tutaj nie ma. Otwórzmy to przejście. A, kiedy idę przed siebie, pnącza unoszą się, chowając ciernie i umożliwiając mi bezpieczne przejście. Wcześniej miałem opcję użycia siły, ale teraz nie wiem, czary mary, nagle mogę przejść. No, to jest ewidentnie ciało Sul. Bardzo dziwnego coś tu się działo. Także tutaj niby rozwiązałem impas. No bo Sul umarła.
chociaż no, tak naprawdę nie przyłożyłem do tego ręki nawet. No ale idźmy, zobaczymy, co ma do powiedzenia. I o co chodzi z niedźwiedziami. No, zająłem się, Sul. To trwa zbyt długo, coś musi się wydarzyć, to wkrótce. Aha. To było dziwne. Still looking around? Watch your step. Tempers run hot around here and not just among the animals. No i co? Miałem mu powiedzieć o wyniku. Skoro Sul nie żyje. A ja nie wiem, korci mnie. No, w sumie chciałem tak właściwie za jej stronę obrać. Ale co teraz? Jeśli zajmę, nie wiem, jeżeli zabiję Oernosa, to nikt nie zostanie. Ale tak zrobię. Najwyżej coś się spieprzy totalnie. Nie wiem, czy to bug, czy czegoś nie rozumiem. No dobra, ale to przejście. O! A z tej strony muszę użyć siły. No dobrze. No. I co? Aha, nie mogę przejść. Świetnie, dobrze, pójdziemy daleką drogą. No to co? Zajmiemy się Oernosem. Dobrze, ten niedźwiedź nie jest nawet w przybliżeniu tak silny, jak to się wydaje Aiden... Kim? Komu? Aidenowi i jego zwolennikom. Gdyby ktoś pokazał, z jaką łatwością można go zgładzić, wyleczyłoby to ich wszystkich ze złudzeń na jego temat. Hiravias wpatruje się we mnie z uśmieszkiem zaniepokojenia. Zastanawiam się, co Galawain pomyśli o tym wszystkim. Jego wspaniała lwica wysyła kogoś, żeby zajął się jej konkurentem. Cichnie na moment i zaraz popada w radosny nastrój. I byłbym zachwycony, widząc, jak ktoś inny obraża boga poszukiwaczy. Chętnie bym zobaczył, jak zostaje wystawiony na próbę za swój brak zdecydowania. Dziwne to wszystko. Wydaje mi się, że to bug jest. Że ta lwica sama z siebie umarła. I dlaczego walczyła z innymi lwami? Zdecydowanie dziwne. Więc ustawmy się odpowiednio. Ty tankujesz, Palegina też gdzieś tutaj, może z tyłu. No, chociaż w sumie Eder to może przy Oernosie. A ja jakoś z flanki. I Tumak, nie wiem. Hiravias. Sagani będzie strzelać. Oernos nie jest prawowitym czempionem. O cholera, mam jeszcze nie wyłączone te rzeczy. Szkoda. Chciałem to... No tak, nowy komputer, więc opcje się zresetowały. Czemu? Nie wiem, w Steam Cloudzie jakoś nie mogą tego zapisywać. Czy za mogę być wojownikiem myśliwym albo coś tam. Nieważne. Spróbuj się ze mną, kolego. Zobaczymy, jak to pójdzie. Eder, ty faktycznie użyj swojej zbroi, bo to czuję, że może być źle. A ty od razu rzucaj nam... Rzucaj tak. Im. Oni najbardziej potrzebują zbroi. No. Szybciej. Dziękuję, teraz debuffik. A Hiravias niech tam sobie robi, co chce. Ktoś już padł. A, ten szef. Jak tam Oernos? Pada. Myślałem, że to było 2000 obrażeń, ale nie. O, Sagani ładnie daje. 47. No, jestem za. Eder nawet troszkę dostał. Drugi oddech to co? Leczenie zwykłe. Pięknie. No i zawiatany. Palegina sobie bardzo dobrze radzi. Wszystko padło. Solidna halabarda.
Czy z Oernosa coś będzie ciekawego? Znakomita maczuga, znakomity topór i solidny kaftan. Jakieś składniki. No, znakomite rzeczy może się przydadzą kiedyś, ale wątpię, żebym broń jakąś zaklinał od zera. No i co teraz? Wracamy do Lwicy. Name error. Do Lwicy, której nie ma. Zająłem się Oernosem. Mądrze wybrałeś. Młody sól z wiekiem staną się szybkie i brutalne. Kuje również mogą to osiągnąć, jeśli pójdą za ich przykładem. Spogląda na Lwicę o lśniącej sierści. No, chyba nie. Dziękuję ci za rozwiązanie tej sprawy, Estramor. Jakie jaja. No i ciekaw jestem, quest się nie zupdate'ował. I co teraz? Powróć do Destuina. Tylko, że wcześniej nie mogłem z nim rozmawiać. Ciekawe, jak będzie teraz. Halo? A jednak. Zająłem się sytuacją między Sul i Oernosem. I Sul nadal jest czempionką. Wiele kłów cieszy się, widząc, że pozostaje na swoim miejscu. Być może w ten sposób Galawain przekazuje nam, by pamiętać o swoich korzeniach i cenić spryt łowiecki. Dziękuję ci za twoją pomoc, Kareth. Niech Galawain cię prowadzi. Przyjmij to wraz z naszymi podziękowaniami. Nagle zdaje się sobie o czymś przypomnieć. Możesz odwiedzić Ter Evron, żeby pomodlić się do pana łowów. Czasem obdarza szczególnymi łaskami tych, którzy dowiodą swojej wartości. To ciekawe, bo wcześniej od tych elfów na górze słyszeliśmy, że w tym dokładnie też miejscu możemy pomodlić się do Hylei. Czyli co, tam z wszystkimi bogami można rozmawiać? To jest jakaś świątynia? Nie pamiętam. O, doświadczenie się przyda. No, zapewne była jakaś opcja, żeby uniknąć takiego rozlewu krwi. Zezowate oko została dodana, co? Danina. Jeszcze raz. Zezowate oko została dodana do listy zadań. A, rozumiem, że to jest zadanie, które się tak nazywa. Przygoda. Dosyć śmieszne. Czyli co, to są jakieś nazwane questy? Doświadczenie. Co to znaczy 35% doświadczenie? Opaska z krzyżem. Złoto przeciętne. Co to jest opaska z krzyżem? Nie wiem. Dobry przedmiot. O, wow. Nawet jakiś opis jest. Trochę tutaj widzę, się zmieniło w warowni. Wielki posąg z Adry splątał się z żywymi drzewami w dworze pochylonych jesionów. Posąg pamiętający czasy Enguitańskie uważany jest za podobiznę orlańskiego władcy zapomnianego imperium. Upływ czasu nieco go uszkodził, ale Glanfatanie pamiętają też akt wandalizmu z wczesnych czasów kolonialnych. Podczas chaosu wojny pękniętego kamienia edyrscy odkrywcy zapuścili się głęboko w Ur Glanfath i dotarli aż do dworu pochylonych jesionów, gdzie wdrapali się na posąg, by wydłubać z niego jedno oko. Zrobione z czystego adrabanu i wielkie jak głowa Aumałanina. Okej? Okay? A, okej. Okay. Większość członków tej bandy schwytano i zabito, ale oka nigdy nie odnaleziono. Ostatnio zaczęły pojawiać się pogłoski, że nowy właściciel oka usiłuje je sprzedać na czarnym rynku, a nam faci trzech plemion wyznaczyli nagrodę za odzyskanie oka. To ciekawe, możemy przypisać jedną osobę. Ale ciekaw jestem, czy jeżeli bym tam wrócił, to nie mógłbym sam jakoś się zająć z drużyną tym zadaniem. Czy jest na to jakiś limit czasowy? Za 2 dni. Jak tam w ogóle stoimy z doświadczeniem? No, połowa mniej więcej. Do 11, przynajmniej większość z was. Hirawias trochę w tyle. A, Sagani dopiero 9, no. Ciekawe, spróbuję może do tej warowni się udać i zobaczyć. I co teraz?
Aha. No, spróbujemy. Jeden dzień, 19 godzin. Mam nadzieję, że zdążę. Wiadomość z pałacu Duke'a. I have heard terrible things. I worried you would not return. Is it true that there are riots in Defiance Bay? And that Avar Wulfgrin has been slain? Jednak tutaj mamy jakieś komentarze. Skiń głową. Problem z głowy, no nie do końca. Moja postać jest raczej stoicka. Coś strasznego, lecz cieszę się, że tobie nic się nie stało, mój panie. Mam tylko nadzieję, że życie w mieście szybko powróci do normalności. No niestety, chyba nie możemy tutaj nic z tym kwestią zrobić. Nowiny o Kednua rozchodzą się lotem błyskawicy. Już niedługo możemy się spodziewać gości z każdego zakątka świata. To nie potrafię wyrazić, jak wspaniale jest patrzeć na to miejsce, gdy powraca do swojej dawnej świetności. Dziękuję, mój panie. Ta warownia jest odzwierciedleniem tego, co dla nas uczyniłeś. Jest swego rodzaju pomnikiem. Zajęłam ci zbyt dużo czasu, prawda? Już zdaję swój raport. Aha. No to dupa. Chyba trzeba po prostu kogoś przypisać. Idź sobie tam, zrób coś. Zrozpaczona matka. Ale właśnie, goniec pałacowy coś tu ma dla nas. Witaj, milordzie. Mam pilną wiadomość od kanclerza Warina z Zatoki Buntu. Poprosił o spotkanie przy pierwszej sposobności w pałacu Duke'a. Gadbinów podważył swoje... moje roszczenie odnośnie Kednua. Earl Bademar wydał w tej sprawie rozporządzenie, ale ty i Lord Gadbin musicie być obecni przy odczytaniu. Co to za jedni? Kim jest kanclerz? To sądowy arbiter Earla Bademara z chwytu. A ten lord? Zdaje się, że pochodzi ze starego edyrskiego rodu. Rozgląda się po wielkiej sali. Poprzedni włodarz tej warowni, odległy krewny lorda Gadbina, sprzymierzył się z przegraną stroną podczas wielkiego buntu. No tak, czyli był Edyrczykiem. No cóż, Kedła w tej chwili należy do mnie. Ród Gadbinów uważa inaczej. Twoje roszczenie, panie, nie jest oparte na dziedziczeniu, więc niezbędne jest oficjalne rozporządzenie, by zamknąć sprawę. No to smutne, bo Duke nie żyje. Okej, pójdziemy porozmawiać. Kanclerz będzie cię oczekiwać w archiwum pałacu Duke'a w Zarzewiu. Tak od razu? Nie. On sobie zniknął. To nie wiem, odpoczniemy tutaj. Może znów coś, jakaś zmiana drużyny trochę. Chociaż... Jeszcze nie wiem. Dzień dobry. Otwieram oczy i widzę znajomą scenę. Niezłomny siedzi, opierając kostur na udach. Na jego końcu płonie gniewny ogień. Niezłomnego ciężko rozpoznać. Czy ja już tego nie widziałem? Jego obraz jest rozmyty i zlewa się z otoczeniem. Ale kostur widzę wyraźnie, a wyryte na nim symbole żarzą się ogniście. Twarz niezłomnego jest rozmazana, ale trudno nie rozpoznać jego srogiego wyrazu twarzy i zmarszczonych brwi. Jego głos jest cichy i niezrozumiały, pełen syknięć i prychnięć. Wydaje się kłócić z kosturem. Kropelki śliny z jego ust rozbłyskują w świetle płomieni jak małe iskierki. Ku mojemu zaskoczeniu, za nim zauważam kobiecą sylwetkę. Zamierzam go ostrzec, ale zdaję sobie sprawę, że to posąg Magrany, przy którym po raz pierwszy spotkałem niezłomnego przy widłach. Jednakże przez chwilę wydawała się być żywą istotą. Rzucany przez nią cień jakby się poruszał, a potem znieruchomiał na tle nocy. Jeden z symboli na kosturze wydaje mi się dziwny. To okrąg złożony z 12 mniejszych okręgów. Jedno z tych mniejszych kół płonie jaskrawo, ale pozostała 11 ledwie się tli. Migoczą i zanikają jak gasnący żar. Kontynuując syczącą wiązankę, niezłomny przybliża twarz do kostura i dmucha na gasnące okręgi z pełną paniki gwałtownością. Rozjaśniają się, ale bez żaru. Jeden po drugim światła okręgów gasną,
a z popiołów unoszą się smugi dymu. Tylko jeden okrąg nadal płonie jasno. Niezłomny rzuca kostur na ziemię. Jego brzegi tracą ostrość, stają się rozmazane i trudne do rozpoznania. Kostur się rozmywa, podobnie jak jego właściciel. Zamykam oczy i otwieram je ponownie. Nadal widzę niezłomnego, podnosi swój kostur z ziemi. Nie widzę jednak ani śladu rozmycia, obudziłem się. No, ciekawy sen. Tak, wcześniej już miałem taki sen, ale może nie aż tak szczegółowy. No właśnie, przyśnił mi się, że kostur się świecił. Teraz w szczegóły, że jakieś 12 okręgów, które zgasły poza jednym. No ale dobra, niezłomnego może zostawimy na następny odcinek. A teraz chciałbym jednak się udać, no, udowodnić moje prawo do warowni. Czyli co, w pałacu Duke'a. Dobrze. Czyżby już wszystko naprawili? Rebelia opanowana. Rebelia, no może nie rebelia, zamieszki. To znaczy, że będę mógł się tu rozejrzeć znowu i nie wiem, popatrzeć, co się zmieniło. No dobra, dzień dobry. Dziękuję za przybycie. Od dłuższego czasu usiłuję się z tobą skontaktować. To marszałek Horwyn, dowódca wojskowy Erla Bademara. Będzie pełnił rolę świadka. Wskazuje dłonią mężczyznę obok. Dobrze ci widzieć, obrońco szlaku. Twoja reputacja cię wyprzedza. Trzeba przyznać, że odzyskując Kednua wywołałeś spore zamieszanie wśród szlachty. Większość z nich nadal nie wie, co o tobie sądzić. O co właściwie chodzi? Podważono twoje prawa do Kednua. Earl Bademar wydał w tej sprawie rozporządzenie. Aha. Co możemy tu powiedzieć? O, siłowo. No cóż, druga kwestia jest sensowna chyba. Warownia była opuszczona przez ponad 100 lat, a mnie udało się ją odzyskać. Moje roszczenie jest chyba zgodne z prawem, chociaż pojęcia nie mam, jakie jest prawo pod tym względem. Gdyby nie było innych chętnych, miałbyś rację. Niestety, tak nie jest. Wszystko się wyjaśni, kiedy przybędzie Lord Gadbin. Czy masz do mnie w międzyczasie jakieś pytania? Earl. Okej. Co o nim? Earl Bademar pochodzi z szanowanego rodu, który zyskał na znaczeniu po wielkim buncie jakieś 150 lat temu. Jeleń Oboży składa się z 7 księstw. Bademarowi władają księstwem zwanym Chwytem. Aha. Jeśli zaś chodzi o obecnego Earla Bademara, to bardzo przyzwoity człowiek. Praca dla niego to dla mnie zaszczyt. A coś o tym księstwie? Chwyt stał się największym z 7 księstw. Po tym jak wchłonął przedwojenne księstwo Jenboru. Ważniejsze miejscowości to Nowe Heomar, Chwyt Geirana, Złocona Dolina, proszę, i oczywiście Kednua. Złocona Dolina, Jenbor? Kiedy Jeleń Oboże było jedynie ederską kolonią, podzielono je na 9 księstw. Po ederskiej przegranej 2 księstwa zlikwidowano, a granice przesunięto. Jenbor był jednym z nich. Okej. Więc co wiesz o tym pretendencie, Gadbinie? Spotkałem go jedynie raz, ale wystarczyło, by ocenić charakter lorda. Arledra Gadbina, tudzież jego brak. Aha. Pochodzi ze starego ederskiego rodu jeszcze sprzed wielkiego buntu. To pewnie z Ederem się dobrze porozumieją. Jego pradziadkiem był Renning Gadbin, Jarl Jenboru podczas wojny. To jest do czasu, kiedy pozbawiono go włości i wygnano z Jeleniobożu. Aha. Czy wiesz, jakie rozporządzenie wydał Earl? Przykro mi, milordzie, ale nie wiem. Rozporządzenie jest zapieczętowane. Aha. Tak, Duke'a nie ma, to pewnie ci Earlowie teraz jakby de facto rządzą. O co chodziło z tym obrońcą szlaku?
Władca Kedła, zgodnie z tradycją, nazywany jest obrońcą szlaku. Twoja pozycja nie jest może jeszcze całkiem oficjalna, ale tytuł ten jest jak najbardziej na miejscu. Marszałek kiwa głową z uśmiechem. No dobrze, nie mam więcej pytań, przejdźmy do rzeczy. Znakomite wyczucie czasu, oto nadchodzi Lord Gadwin. Z obstawą. Sztuk jeden. W stronę kanclerza idzie bogato odziany mężczyzna z jasnymi włosami rozwianymi na wietrze. Jakim wietrze jesteśmy w środku? Stukot jego obcasów rozchodzi się echem po korytarzu. Tuż za nim kroczy krótkowłosa elfka w błyszczącej kolczudze. Po chwili się z nim zrównując. Przygląda mi się bez skrępowania, mierząc mnie wzrokiem. Zakończmy czym prędzej formalności. Mam inne sprawy na głowie. Wiadomo przecież, że zgodnie z prawem Kedua należy do mnie. Gdzie jest ten uzurpator, który zamordował Redrików? Moją rodzoną siostrę i jej męża. Aha! A teraz zagarnia moje ziemię. Gdzie jest ten przeklęty łotr? Varin odchrząkuje i zerka na mnie. Varin? Jak to tam się czyta? O cholera, nie wyłączyłem tych opcji. Ten tutaj, to ma być władca Kedła. Sądziłem, że to ktoś ze służby. Może sprzątacz albo tragarz. O, dobrze. Nie no. To jednak jest jakieś oficjalne spotkanie, więc może będę profesjonalny. Możemy przejść do rzeczy. O, nie wiem, jak to dalej czytać. Varin łamie pieczęć i rozwija pismo. Odnośnie kwestii roszczeń Gadwinów do Kedła, Earl Bademar orzeka, że roszczenia tego nigdy się nie zrzeczono. Zgodnie z prawem, Kedła stanowi własność rodu Gadwinów. Aha. Wiedziałem. Gadwin uśmiecha się triumfalnie. Jeszcze nie skończyłem, milordzie. Gadwin przewraca oczami i gestem nakazuje kanclerzowi kontynuować. Jednakże Earl uznaje, że Azogach samodzielnie odzyskał Kednua, miejsce opuszczone, a nawet zdaniem niektórych przeklęte przez ponad 100 lat. Przed zwróceniem Kednua rodowi Gadwinów, dekretem Earla, Lord Gadwin zobowiązany jest uiścić rekompensatę w formie... Absolutnie nie. Gadwin składa ramiona z wyzywającą miną. Milordzie? Varin unosi brwi. Kwota jest całkiem rozsądna, panie, i wymagana, byś mógł odzyskać swoje ziemię, jeśli pozwolisz mi skończyć. Nie. Earl od dziesięcioleci nie jest w stanie egzekwować swoich dekretów tak daleko na południe, a Duke Eivor nie żyje. Widzi mi się, że Earl Bademar ma więcej wrogów niż sojuszników. Nie zapłacę temu szubrawcowi ani miedziaka za moją ziemię. Myślisz, że nie wiem, co kieruje Earlem? Wydaje mu się, że taką zniewagą może mi coś dać do zrozumienia. Mam wiadomość dla tego skurwysyna. Gadwin unosi otwartą dłoń, a kanclerz aż się kuli, unosząc ręce. Uderzać go nie będziemy. Po prostu chwycę go za rękę. Chociaż... No. Tak. Nie będę po prostu gołosłowny. Zabieraj łapy, ty wieśniaku. Gadwin wyrywa rękę z mojej dłoni i cofa się. Elfka szybko wyciąga z zaskórzanego pasa pistolet. Otwiera szeroko oczy, oczekując walki. Moi panowie, proszę, nie ma potrzeby uciekać się do przemocy. Lord Gadwin przez kilka chwil przeszywa mnie nienawistnym spojrzeniem. Przyjdę odebrać to, co moje, możesz być pewien. Kapitanie Emery, idziemy. Prycha buntowniczo, po czym wychodzi z sali. Kapitan jego gwardii opuszcza pistolet i z drwiącym uśmieszkiem podąża za pracodawcą. Czyli co? Możemy się spodziewać ataku, zapewne. Cóż, takiej reakcji Gadwina można było się spodziewać. Nie ma w tym twojej winy, ale chyba zyskałeś potężnego wroga. Może trzeba było go pierdzielnąć. Chociaż nie sądzę, żeby to coś dało. Wzrusz ramionami. W każdym razie, skoro Lord Gadwin odrzucił dekret Earla, Kednua oficjalnie należy teraz do ciebie. Wręcza mi błękitne berło, najprawdopodobniej wykonane w całości z szafiru. Świecuszka. Proszę, to należało do jednego z dawnych władców Kednua. Zgodnie z prawem, teraz należy do ciebie. No, na pewno nie będę mu płacił. Nic z tego, niech przyjdzie. Na stryczek? No, niekoniecznie.
Wspólna uczta? Chyba nie. Nie. Nie będę ugodowy z takim gościem. Zdecydowanie. Ale nie będę też mu groził jakoś specjalnie. Okej, załatwione. Miło było w końcu cię poznać, panie. Varin kłania się. Być może następnym razem spotkamy się w przyjemniejszych okolicznościach. Żegnaj, Azogach. Marszałek pozdrawia mnie ukłonem i odchodzi. No, ciekawe, co to za berło. Tak, niezłomny. Co tam? Aha, zadanie wykonane. To jest to. Aha, berło. Chwila, moment. Aha, takie coś. To jest jakaś broń. On to miał jakąś nazwę. Właśnie, że broń, która ma swoje poziomy. Nawet nie będę próbował tego przeczytać. Berło z błękitnym kamieniem jest o tyle niezwykłe, że wykonano je z pojedynczego szafiru. Drugim elementem jest uchwyt wykonany ze srebrnych obręczy. Ha, miażdżone cięte. No, berła? No to cóż, chyba nasz czarodziej używał. Tak mi się wydaje. Można dla kogo? Mag, kapłan, druid, no właśnie, czyli kasterzy. No, to myślę, że Aloth się ucieszy. Ewentualnie Hirawias ma swoją włócznię. Obrażenia plus 15, plus 20 bazowych, celność. Chociaż może dam to jednak Hirawiasowi? On wręcz raczej nie walczy. Czemu on nagle nie ma tej włóczni? Co jest gra? A, to ja. Nieważne. Wysoka trawa, no. On jednak jakoś nie walczy wręcz często. Ile tu w ogóle ma obrażeń? 21,30, no i krytyki ładne. Obrażenia od kwasu. A berełko? No, mniejsze, ale to jest ciekawe. Duchowe przypisanie. Aha, czyli muszę komuś ją dać. Róg umiaru. I co? Nie będzie mógł być używany przez inną postać. Dobra, na razie może nie. Pomyślę nad tym, czy damy Hirawiasowi, czy Alothowi. Chociaż w sumie obaj głównie się zajmują rzucaniem czarów, ale popatrzymy. Myślę, że dam Alothowi i wezmę go do drużyny też przy okazji. Nie wiem, kogo wyrzucę. Pomyślimy. No i dobra. Nowości. Pewnie skoro już tu jestem, to też obejdę miasto, zobaczę, czy coś się zmieniło. Ale na razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.